Jest z nami legendarny Jay Silva. Witaj, Jay. There is legendary Jay Silva with us. Hello, Jay. Wow, i nie... No, to jest dobre. I nie mniej legendarny tłumacz, Michał Waleszczyński-Lis. Witam serdecznie. My już, Tomku, pracujemy niejednokrotnie, tak? Jay, jak trudno było Ciebie przekonać do tego, żebyś wziął udział w takim wydarzeniu, które jest wydarzeniem freakfightowym, a nie sportowym? Freak fight show, not a professional sports show. Holy money? Ten motherfucker look like a freak fighter? Czy ten skurwie wygląda na freak fightera? Nie. Exactly. So that's not a freak fight for me. Więc dla mnie to absolutnie nie jest żaden freak fight. It's a real fight for me. To jest prawdziwa walka. When I fight Neymar or... Jak miałbym się bić z Neymarem. Bomba. Albo z Bombą. Or not the soccer player. Albo z tamtym piłkarzem. Then you can tell me if they gotta convince me. Tak, wtedy możesz mówić, czy mam jakieś wątpliwości. Because that motherfucker is real as he gets. Tamten skurwiel jest naprawdę prawdziwym gościem. Wygląda na to, że jedną niewinną rozmową podczas roastu zapewniłeś sobie kilka walk. It looks like with a little conversation during the roast, you get yourself a few fights. I wasn't trying to. Ja nawet nie próbowałem. To wyszło spontanicznie? It takes you spontaneously? Yeah, I mean, I'm focusing on this guy right there. That's all I'm focused on. Tak, to teraz jestem skupiony na tamtym gościu, który tutaj stoi, gdy widzowie nie widzą, tam jest Tomasz Serrara i na nim stara się skupić. But the rest of this motherfuckers wanna call me out. Ale jeżeli ktokolwiek, kto jest z tych drani, mnie wyzwie, to nie ma problemu. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale Tomek Serrara trenował m.in. z Luke'iem Rockholdem. I don't know that you know, but Tomas Serrara was training with Luke Rockhold in the past. I train with Luke Rockhold every day. Ja trenuję z Luke Rockholdem codziennie. I just before I came over here, I was training with Luke. Akurat zanim tutaj przyjechałem, to trenowałem z Luke'iem. Spotkaliście się z Tomkiem na jednej sali kiedyś, jak Tomek był w Stanach? I'm about to call him now to find out if he knows this motherfucker. Mogę nawet teraz zadzwonić i zobaczymy, czy się znają. He was training with Luke? Yeah, in the past. Okay, that's good to know. Nie, to dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Because we look like this. Bo jesteśmy mega blisko z Luke'iem. Formuła K1 to jest to, co ci odpowiada, czy wolałbyś raczej pełne MMA, bo wtedy mógłbyś pokazać to wszystko, co widzieliśmy w KSW? Don't matter, fight is a fight. Dla mnie to bez znaczenia, walka to walka. We're gonna fight, so... Będziemy się bić. We can do K1 now. Możemy robić teraz K1. We can do MMA later. Możemy później walczyć w MMA. Don't matter. Nie ma to żadnego znaczenia. W jakiej ty jesteś formie sportowej, gdybyś mógł porównać wcześniejsze swoje występy w KSW, chociażby kiedy kibice polscy ciebie poznawali z trzech walk z Michałem Materlą, a jaka jest forma twoja dzisiaj? You guys gonna find out on Saturday. Zobaczycie w sobotę. Pamiętasz jeszcze pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim? Remember the fight with Pudzianowski? Very well. Bardzo dobrze. I took the fight in 7-hour notice. Wziąłem tą walkę, nie wiem, z 7-godzinnym wyprzedzeniem. I flew 14 hours to Dublin. Leciałem 14 godzin do Dublina. And I fought him the same day. I walczyłem z nim tego samego dnia. I didn't know I was gonna fight him. Nie wiedziałem nawet, że będę się z nim bił. Długo żeście leżeli w parterze wtedy, pamiętam. You were laying on the ground for together for a few moments. Well, for a long time. Because I was tired. Byłem zmęczony. I was jet lag. Już miałem jet lag, no. I didn't train for him. I was not supposed to fight him. Totalnie do niego nie trenowałem. W ogóle nie miałem się z nim bić. He's supposed to fight Mike Sweeney, not me. On miał wtedy walczyć z Mike Sweeneyem, nie ze mną. I went there to watch the fight. Ja pojechałem, żeby zobaczyć walkę. But they gave me a lot of money, so I took the money. Ale zapłacili kupę sianka, więc postanowiłem to zrobić. When I hit him and he took me down, I was relaxing. No, nie, w momencie, w którym go uderzyłem, on sprowadził mnie do parteru. No to wtedy odpoczywałem tak naprawdę. To be honest with you, I was comfortable on the ground. Jeżeli mam być z wami szczery, to bardzo dobrze mi tam było. A widziałeś, że Mariusz Pudzianowski znokautował Michała Materlę, z którym 3 razy się biłeś? Fuck yeah! Yeah. I was so happy. Byłem mega szczęśliwy. Michał był trudniejszym rywalem niż Mariusz? Michał was harder opponent than Mariusz? Fuck no! Nie no, gdzie? Come on, man. Nie no, stary. I trained for Martella. I didn't train for Mariusz, so... Trenowałem do Materli, do Mariusza w ogóle. And I was in good shape when I fought Mariusz, because I was just training for training. Byłem w miarę dobrej formie, kiedy walczyłem z Mariuszem, no bo po prostu robiłem trening dla samego treningu, nie do żadnych przygotowań. When he hold me, he's strong. Ale jak mnie złapał, to jest mega silny.
Dzisiaj oczywiście Marcin Najman chce też gdzieś walki z tobą, albo ty chcesz walki z Marcinem Najmanem, ale jest tu Dominik Pudzianowski. Może jednak Dominik byłby atrakcyjniejszym rywalem. We're talking about fight with Mariusz Pudzianowski, but Dominik Pudzianowski is also there. Maybe he will be a nice opponent for you. Why you guys try to give me old people, man? Dlaczego chcecie dawać mi samych starców? Listen. Słuchaj. I want to come to Poland. Chcę przyjechać do Polski. And I want them to let me in the border patrol. Aha, okej. Okay. Because if I kill the old people, then I'm gonna let me in. Słuchaj, jeżeli będę tłukł samych starszych ludzi u was, to w życiu mnie nie przepuszczą przez granicę. No, jak mam potem przyjechać do Polski, jak będę bił samych starszych? So I can commit a crime here. No nie, no nie chcę być tutaj skazany za jakieś przestępstwo, nie? And me fighting one of these old guys is gonna be a crime. Jeżeli miałbym walczyć z kimkolwiek z tych starszych panów, no to byłaby zbrodnia. You guys don't want no crime here. Nie chcecie tutaj zbrodni. You don't want no blood. Nie chcecie krwi. Otarłeś się już o śmierć, bo powiedziałeś o tym na roście. Takie rzeczy zostają w głowie? Did that stay in your head? What do you mean? The situation about the shots, you know, did that stay in your head? It was for a while. Przez jakiś czas na pewno. A couple years. Przez kilka lat. Wróciłeś do tej pracy bramkarza? Have you returned to the bouncer job? Fuck no! Nie no, gdzie? You try to get shot twice, see if you're gonna go back. Nie no, niech cię postrzelą dwa razy, to zobaczysz, czy byś chciał wrócić. Nie chciałbym. Kto wygra w sobotę? Czy ty, czy Tomek? Who's gonna win on a Saturday night? You or Tomasz? Is that a question for me? You gotta ask him. I'm gonna kick his ass. Skopię mu tyłek? Tak, skopię mu tyłek, przepraszam, bo tu dymy z prawej. I'm scared somebody gonna come up here and do some. Boję się właśnie, że ktoś zaraz tu podejdzie i mnie uderzy. I heard some the Ferrari guy is supposed to be here, and the motherfucker likes to walk on people. Nie, no ale w momencie, w którym byłby to Ferrari, na pewno mu nie odpuścił. W takim razie czekamy na tą serię pojedynków. Miło cię widzieć w Polsce, Jai, i mam nadzieję, że zobaczymy cię często i będziesz występował u nas w Polsce. Dziękuję, dziękuję. As long as I don't kill no old man, you gonna see me. W momencie, w którym nie zabiję żadnego starszego pana, no to na pewno mnie zobaczycie. Dziękuję bardzo. Thank you.